Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o żywności, którą jemy kilka razy dziennie. Jest najważniejsza dla naszego dobrego funkcjonowania, dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednocześnie produkcja żywności jest biznesem. Stąd tytuł naszego seminarium Żywność, logika zysku, ale także logika społeczeństw, bo społeczeństwa, konsumenci też mają swoje racje, kiedy mają pewne oczekiwania co do żywności. Będziemy mówić, no już właśnie widzę, że się coś nie zmienia. Dobrze, zaraz nam się zmieni slajd, a potem będzie już łatwiej. Tak, będziemy mówić o czasem trochę poważnych rzeczach. Chciałabym najpierw rozwiać pewne mity i poszukać definicji, co to jest rolnictwo przemysłowe, tradycyjne, zrównoważone i ekologiczne, bo często mówiąc o rolnictwie używamy takich pojęć, a nie do końca chyba wiemy, co mówimy, jak wpływa polityka na produkcję rolniczą, na rynki rolne i w rezultacie na to, co kupujemy w sklepach, jakie są wpływy rolnictwa konwencjonalnego na zjawiska społeczne, gospodarcze, na środowisko. I na zakończenie troszeczkę o gorącym temacie, a mianowicie o GMO i czy ono jest groźne, niegroźne, czy je możemy zjeść, czy nie, co w związku z tym nam grozi. Przede wszystkim zacznijmy od tych definicji. Tak? Mówimy często, nie chcemy rolnictwa przemysłowego w naszym kraju, bo Polska ma tradycyjną strukturę gospodarstw rozdrobnionych, tradycyjnych. Mówimy czasem, zwłaszcza w polityce, o rolnictwie zrównoważonym, a słyszymy o bardzo modnym rolnictwie ekologicznym. Zacznijmy od rolnictwa przemysłowego. Otóż nie ma ono w zasadzie definicji, ale łatwo jest nam sobie wyobrazić, co to jest. Chyba slajdy dość wyraźnie pokazują, jak może wyglądać rolnictwo przemysłowe. W nauce i w ogólnym rozumieniu fachowym rolnictwo przemysłowe w produkcji roślinnej kojarzy się z wielkoobszarowymi monokulturami i z faktem, że te monokultury są prowadzone przez wiele lat bez jakiegokolwiek zmianowania. Kojarzą się z wyjaławianiem gleby i z utratą różnorodności biologicznej, bo tu nie ma na nią miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, mamy już pewną definicję. Państwo sobie na powoli przeczytacie ten slajd, ale w skrócie chciałabym powiedzieć, że Komisja Europejska przygotowała taką definicję, z której wynika, że to są co najmniej dwa czynniki jednocześnie w produkcji zwierzęcej. To są systemy chowu zwierząt, w których zwierzęta przeważnie nie mogą się obracać o 360 stopni, lub są przeważnie w ciemności, lub są utrzymywane bez ściółki. To jest ten jeden element. No, łatwo sobie wyobrazić, jak się czują zwierzęta, które przecież są istotami żywymi. Jeżeli nie mogą się obracać, jeżeli żyją w ciemności i są utrzymywane bez ściółki, czyli po prostu na macie gumowej, która jest położona na betonowej podłodze szczelinowej. To tak są utrzymywane krowy i świnie. Tak? To jest kompletnie nienaturalne środowisko, w którym przyszło im żyć w chowie przemysłowym. A drugim elementem, na który zwraca uwagę komisja, to mówi to, że produkcja zwierzęca typu przemysłowego jest w gospodarstwach, które nie mają gruntów przeznaczonych pod uprawę roślin, na które to grunty można byłoby usunąć nadmiar nawozów od tych zwierząt. No to co się dzieje z tymi nawozami? No po prostu wywożone są, że tak powiem, gdzie popadnie. Bo te wielkie fermy przemysłowe, no coś muszą z tym nadmiarem nawozu zrobić. Nadmiar nawozu wprowadzony do gleby powoduje zatrucie gleby, zmianę stosunków wodno-powietrznych w glebie, niszczenie mikroorganizmów, spływy nawozów do wód gruntowych, a nieraz i do wód powierzchniowych. Więc są to po prostu zjawiska, które są w sposób oczywisty niekorzystne dla środowiska. A żywność wyprodukowana w warunkach złego środowiska, no, nie jest uważana za żywność dobrą dla zdrowia człowieka. Także rolnictwo przemysłowe kojarzy nam się po prostu źle, aczkolwiek na pewno jest bardzo opłacalne dla ludzi, którzy taką produkcję prowadzą. To jest rolnictwo tradycyjne, znaczy ono nam się ma kojarzyć ze skansenem, z wąskimi poletkami, z jakąś jedną krową. Właśnie te zdjęcia, które pokazałam, chyba najbardziej obrazują to, co nam się kojarzy z rolnictwem tradycyjnym. To jest tak, jak było 50 lat temu, jak pamiętamy ze swojego dzieciństwa, to jest takie właśnie bardzo sielskie, anielskie, ale czy z tego na pewno można żyć?
No, jest trudno, jeżeli są małe gospodarstwa i prowadzą taki bardzo tradycyjny model rolnictwa, bardzo trudno jest z tego żyć, ale może to być docenione, ponieważ mamy systemy jakości, w których zarówno unijne, jak i krajowe, w których te produkty tradycyjne są specjalnie wyróżnione i po to w Unii Europejskiej ustanowiono systemy jakości, które na przykład są chronioną nazwą pochodzenia, czyli żywność konkretna pochodzi z danego regionu i można, czy z danego sposobu produkcji, można ją tak oznakować, czy chronione oznaczenie geograficzne, czyli kojarzy się z danym rejonem. I trzeci system to jest gwarantowana tradycyjna specjalność, kiedy recepturą należy udowodnić, że ten produkt od co najmniej 20 czy 30 lat był w ten sposób produkowany. Polska również ma swoje systemy jakości, wśród których chciałabym zwrócić uwagę na pierwszy znak, to jest system jakość tradycja, gdzie producent musi się wykazać recepturą, która jest wyjątkowa i na którą są dokumenty, że rzeczywiście jest to receptura tradycyjna. Także z tego tradycyjnego rolnictwa też mogą być pieniądze, pod warunkiem, że producent ma głowę na karku, że potrafi swoje produkty przekuć w system jakości, za który można oczekiwać na rynku troszkę więcej pieniędzy niż za ten produkt z rolnictwa przemysłowego, bo on się słabo konsumentowi kojarzy. Jak to wygląda w praktyce? Otóż kilka zdjęć z produkcji serów regionalnych na Podlasiu, specjalnie oznakowanych. Także nie są to strasznie trudne systemy, skoro normalne gospodarstwo rolne sobie może dać z nim radę. No, trzeba tylko pomyśleć i zorganizować. Mamy jeszcze rolnictwo zrównoważone. Jest to system, który jest uważany za dość taki nowoczesny system rolny, ale nie ma jasnej definicji, co to jest rolnictwo zrównoważone i w związku z tym każdy, kto rano wstanie, wymyśli sobie jakąś definicję, opublikuje, no to po prostu się nią posługuje i generalnie ja uważam i wiele osób uważa, że hasło rolnictwo zrównoważone jest mocno przereklamowane. Ono wzięło się z bardzo nośnego hasła zrównoważonego rozwoju, z definicji opublikowanej w 1987 przed Komisją Brundtland. Proszę nie mylić z Komisją Brundtlanda, bo z takim czymś się spotkałam. Otóż pani Brundtland, Gro Harlem Brundtland, była ministrem środowiska Norwegii i jest to na pewno kobieta, więc jeżeli komisja to Brundtland, a nie Brundtlanda, zdecydowanie. I jest to taki rozwój, który umożliwia zaspokojenie potrzeb współczesnego pokolenia, nie ograniczając możliwości zaspokajania potrzeb, które będą miały przyszłe generacje. Czyli użytkując środowisko, pamiętajmy o tym, że będziemy mieć też dzieci i wnuki i jeszcze prawnuki może, które też z tego środowiska będą chciały korzystać. No, zostało to oczywiście w odpowiedni sposób tam zmodyfikowane i powstało na przykład w Polsce Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego, które mówi już o swojej definicji, która jest to, jest to rolnictwo, które produkuje żywność bezpieczną, wysokiej jakości, w sposób wręcz poprawiający stan środowiska, w co już absolutnie nie wierzę, bo mało które rolnictwo poprawia stan środowiska, ewentualnie pozostawia go w miarę w jakiejś logicznej równowadze, ale na pewno nie poprawia. Jak również w tym rolnictwie spełnione są socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników, jak też lokalnych społeczności. No to jest po prostu definicja wymyślona dla własnych potrzeb, z którą no, trudno się nie zgodzić, ale pewne rzeczy tutaj stają w pewnej sprzeczności. Jednocześnie rolnictwo zrównoważone jest to po prostu nazwa pakietu programu rozwoju obszarów wiejskich, który nazywa się działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym. Jest to takie rolnictwo, w którym mówi się o racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, który umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapobiega ubytkowi substancji organicznej w glebie. I to jest już bardziej realne, tak? Umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa, w to uwierzę, ale w poprawę środowiska przez rolnictwo zrównoważone, gdzie się stosuje jak najbardziej nawozy syntetyczne i chemiczne środki ochrony roślin, to nie uwierzę. W skrócie reasumując, rolnictwo zrównoważone
jest normalnym rolnictwem, w których stosowane są środki ochrony roślin i nawozy, prowadzona normalna uprawa, tyle że no, w zgodzie z jakąś logiką, a może nie w sposób jakiś strasznie rabunkowy i nadmiernie niszczący przyrodę. Natomiast w moim rozumieniu, ponieważ zajmuję się od ponad 30 lat rolnictwem ekologicznym, my mówimy często o różnicach między rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym. I na to chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ rolnictwo ekologiczne jest uregulowane prawnie w Unii Europejskiej i także w wielu innych krajach świata, są jasne definicje i najważniejsze różnice polegają na tym, że w produkcji roślinnej, w rolnictwie ekologicznym używamy wyłącznie nawozów naturalnych i zarówno roślinnych, jak i pochodzenia mineralnego i środki biologicznej ochrony roślin oraz inne dopuszczone środki, natomiast w konwencjonalnej dopuszczone są syntetyczne nawozy i środki ochrony roślin. W produkcji zwierzęcej zwierzęta muszą mieć zapewnione swobodę ruchu, dostęp do pastwisk i wybiegów i paszę ekologiczną. W produkcji konwencjonalnej dopuszczony jest system klatkowy, nie ma swobody ruchu dla zwierząt najczęściej, a jako pasze często wykorzystywane są też komponenty paszowe zawierające GMO, czyli soję, śruta sojowa, śruta rzepakowa, przy czym śruta rzepakowa nie jest po prostu zmielonym rzepakiem, to nie jest zwykła śruta, jest śruta sojowa i rzepakowa poekstrakcyjna, czyli odpad z produkcji olejów, gdzie przy produkcji oleju używane są rozpuszczalniki chemiczne. W związku z czym, no tak, chciałam Państwu przypomnieć, że olej rzepakowy, który kupujemy w sklepach, jest wyprodukowany z rzepaku, który był traktowany rozpuszczalnikami chemicznymi. Pamiętajmy o tym po prostu, żeby mieć pewność, co jemy. Jeżeli chodzi o przetwórstwo ekologiczne, w przetwórstwie są wykorzystywane wyłącznie surowce ekologiczne, natomiast w przetwórstwie konwencjonalnym surowce konwencjonalne. W przetwórstwie ekologicznym można stosować tylko niektóre dodatki do żywności. Jeżeli chodzi o aromaty i barwniki, mogą być tylko pochodzenia naturalnego, natomiast w przetwórstwie konwencjonalnym mamy dopuszczone bardzo wiele różnych dodatków do żywności, w tym syntetyczne barwniki i aromaty, czyli te aromaty są zapachem substancji chemicznej, a nie na przykład, nie wiem, malin czy truskawek. Też warto sobie z tego zdawać sprawę. Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Unii jest uregulowane rozporządzeniem Rady nr 834 z 2007 roku i to logo, które widzicie Państwo, ten zielony listek, jak to mówią nasi producenci, złożony z unijnych gwiazdek, jest elementem obowiązkowym w znakowaniu produktów paczkowanych, czyli takich, które są przeznaczone dla konsumenta końcowego. Jeżeli chodzi o udział rolnictwa ekologicznego w całej produkcji, to nie jest on duży, jest to jednak dość mała gałąź produkcji. Mówimy na świecie, że to jest 50 milionów hektarów, ale to stanowi zaledwie około 1% użytków rolnych. W Europie już jest trochę lepiej, to jest około 2,5% użytków rolnych, około 350 tysięcy producentów, natomiast no, najlepiej jest w Unii Europejskiej. Bierze się to z polityki Unii Europejskiej, żeby wspierać rolnictwo ekologiczne i z systemu dotacji, z którego rolnicy ekologiczni korzystają. W tej chwili jest to około 11 milionów hektarów, co stanowi około 6,2% użytków rolnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w tym systemie pracuje około 270 tysięcy producentów. No, nie jest to już mało, aczkolwiek no, życzylibyśmy sobie więcej. Jest to system, który stale rozwija się i ten udział rolnictwa ekologicznego rośnie. Również rynek jest coraz lepiej wygląda. O ile wartość rynku w całej Europie szacowana jest na około 30 miliardów euro z tendencją wzrostową około 13% rocznie w ostatnich latach, w Unii Europejskiej jest to 27 miliardów euro. No i oczywiście przodują tutaj kraje lepiej rozwinięte, które od około 50 lat już mają rolnictwo ekologiczne na swoich polach i widać te produkty w sklepach. Wartość rynku produktów ekologicznych w Niemczech to jest prawie 10 miliardów euro, Francja około 5,5 miliarda euro, potem jest Wielka Brytania i Włochy. Jeżeli spojrzymy na strukturę wydatków konsumentów, największe wydatki, ponad 200 euro na głowę mieszkańca rocznie, są w Szwajcarii.
Tuż za Szwajcarią jest Dania, Szwecja, Luksemburg. Oczywiście można powiedzieć, że to się bierze z wysokich cen. No częściowo tak, ale jeżeli Duńczycy mówią, że każdy obywatel, łącznie z babcią i dzieckiem, kupuje co najmniej raz w roku produkt ekologiczny, to znaczy, że dorosły człowiek kupuje je co najmniej 3 razy, tak? Więc to już jest bardzo dobrze i żywność ekologiczna jest obecna w stołówkach publicznych i urzędów, szkół, przedszkoli w Danii i we Francji, także no, nam jeszcze sporo do tego brakuje. No bo jak to wygląda u nas? Mimo tego, że nasi politycy chętnie mówią, że Polska jest prawie że ekologiczna, tylko jeszcze nie wszyscy mają certyfikat, to tak dobrze nie jest. Wprawdzie liczba producentów rośnie, ale w 2 ostatnich latach był spadek. Bierze się to ze zmieniających się programów wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, gdzie prawdziwy pogrom nastąpił w latach 2013 i 2014, w związku z czym to odbiło się na spadku powierzchni w kolejnych latach. W momencie wejścia do Unii mieliśmy około 3700 gospodarstw. W 2016 mamy 22 tysiące, ponad 22 tysiące gospodarstw. Jest to prawie 10-krotny wzrost, także można powiedzieć, że nie jest źle. Ale jeżeli spojrzymy na strukturę upraw, w której 32% stanowią rośliny paszowe, a 25% łąki i pastwiska, zboża prawie 20%, sady 6%, warzywa niecałe 10%, no to widzimy, że tych produktów, które mają trafić na rynek, no nie ma skąd brać, prawda? Czyli w statystyce jesteśmy dobrzy, no w konkretnej produkcji znaczonej na rynek słabo. I potem komentuje się to w ten sposób, że no cóż, no w polskich sklepach głównie są produkty chemiczne. No nic dziwnego, jeżeli no klimat u nas nie jest najlepszy, patrząc na Europę, tak? No oczywiście w Szwecji i Finlandii jest gorzej, ale jednak możliwości produkcyjne owoców i warzyw w krajach południa Europy są no kilka razy lepsze niż u nas. Także no, jeżeli chodzi o rynek, to nie jest to, nie wygląda to najlepiej. Jeżeli chodzi o liczbę firm przetwórczych i handlowych, które mamy w Polsce, ich liczba też bardzo mocno wzrosła, czyli rynek rozwija się, ale część z tych firm oczywiście operuje zarówno surowcami, jak i produktami gotowymi, które pochodzą głównie z Niemiec, Francji, Włoch, a także z krajów trzecich. Jeżeli chodzi o wartość rynku, nie ma żadnych danych wiarygodnych, są tylko szacunki i szacujemy tą wartość rynku na około 1 mld zł. Wprawdzie jest prognoza, że za 10 lat ma się potroić wartość rynku i rzeczywiście obserwujemy w ostatnich 3 latach bardzo duży wzrost. To jest wzrost około 30%. Taki wzrost meldują zarówno hurtownie, duże hurtownie, jak i przetwórcy. Ale udział żywności ekologicznej na naszym rynku to jest zaledwie 0,3%, przy czym w krajach lepiej rozwiniętych jest to 10-krotnie więcej, a w Szwajcarii nawet 8%. No oczywiście, ponieważ rynek nasz żywności ekologicznej rozwija się, no to ceny są wysokie i często konsumenci narzekają, że po prostu no, wszystko fajnie, tak? Tylko jeżeli ten produkt kosztuje 2 albo 3 razy tyle, no to kogo na to stać? To jest charakterystyczne dla rynków rozwijających się, bo na przykład w Danii różnica między produktem ekologicznym a konwencjonalnym to jest około 10% czy 20%. To ta różnica właściwie jest prawie że żadna. Konsumpcja, przypominam, że w Szwajcarii jest powyżej 250 euro, a w Polsce mniej więcej to wychodzi około 6 euro, czyli 25 zł na osobę na rok. No to jest bardzo słabo. Mamy dużo do zrobienia. Gdzie kupić żywność ekologiczną? No są wielkie sieci sklepów, jak Organic Farma Zdrowia, Delikatesy Free i w wielu miastach, jak w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Katowicach są biobazary, na które przyjeżdżają rolnicy. Te biobazary odbywają się co najmniej raz w tygodniu albo 2-3 razy w tygodniu, gdzie można bezpośrednio od rolnika kupić. No oczywiście ta oferta, którą tu Państwo widzicie, no nie do końca jest polska, bo gdyby miała być polska zimą, to by tu były ziemniaki i kapusta kiszona i marchew, tak? A każdy chce jeść zimą też pomidory. W związku z czym wiadomo, że część tych produktów no, musi pochodzić z importu, bo inaczej nie byłoby co sprzedawać. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo zainteresowali się biobazarami czy sklepami internetowymi, jeżeli nie ma w najbliższej okolicy takiego biobazaru, żebyśmy poprawili troszeczkę te statystyki, żebyśmy nie byli na szarym końcu Europy.
Po czym poznać? No to właśnie po tym logo rolnictwa ekologicznego, które powinno być na etykiecie każdego produktu ekologicznego, powinien być tam numer jednostki certyfikującej i wskazane miejsce pochodzenia produktów. Przy czym najczęściej z Unii piszemy rolnictwo UE albo rolnictwo Polska, ale mamy też sporo produktów spoza Unii, bo nie wszystkie produkty u nas rosną. Chcemy pić też kawę i herbatę ekologiczną, których no, nie możemy w naszym kraju wyprodukować. I teraz takie pytanie do Państwa, no to jakie produkty chcemy jeść? Czy chcemy jeść te produkty konwencjonalne, przy których produkcji były używane środki ochrony roślin i nawozy, które no, niekoniecznie lubimy i niekoniecznie nam się to podoba. Myślę, że chyba nikt, kto wie, jak, na czym polega rolnictwo przemysłowe, to też nie chciałby jeść tych produktów. Czy chcemy jeść produkty tradycyjne, czy chcemy tymi produktami, konsumpcją tych produktów wspierać te małe, tradycyjne gospodarstwa, czy chcemy może jeść produkcję ekologiczną i chcemy, żeby rozwijać te lepsze produkty, tą lepszą produkcję, tak? I może z tą produkcją wreszcie zabłyśniemy też na rynku europejskim, bo z tym u nas niestety najlepiej nie jest. Zapraszamy do odpowiedzi na to pytanie, jak Państwo by się ustosunkowali do tego. No, widzimy, że wolą niektórzy zdrowsze i ekologiczne, więc no, trzeba teraz portfelem zagłosować. No właśnie. No, bardzo mi miło, widzę bardzo pozytywne odpowiedzi. No to żywność ekologiczna musi mieć znaczek eko, tak? Jeżeli nie eko, czyli konwencjonalne, no to przynajmniej z jakiegoś sprawdzonego źródła, czyli nie no names, jak to młodzież mówi, tylko rzeczywiście może od znajomego rolnika, może tradycyjne, kupione bezpośrednio. Też pojawia się RWS, tak? Rolnictwo wspierane społecznie, dobrze rozumiem, skrót. Tak, oczywiście, to jest bardzo... Bardzo szanuję ten wstęp, bo to rzeczywiście pokazuje taką prawdziwą solidarność z tym rolnikiem, który na przednówku wymaga wsparcia przez społeczeństwo, a potem on się odwdzięczy, dostarczając produkty wtedy, kiedy je zbierze. No właśnie, pojawia się też wątek zaufania do dostawcy, tak? Czyli jeśli od kogoś, kto może niekoniecznie ma znaczek, to od kogoś, kto jest zaufanym dostawcą. Jak na przykład mama z dużym ogrodem. No, to idealne, idealne. No dobrze. Dobrze, to przechodzimy troszeczkę dalej. I to teraz żyjemy w Unii Europejskiej już od paru ładnych lat, od 2004 roku, a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wspiera zarówno rolników, jak a jeszcze tym bardziej wspiera rolników ekologicznych, no bo generalnie na świecie no mamy dwa podstawowe systemy rolnicze z punktu widzenia podatków. No, jedne systemy są wspierane przez kraje, jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, a inne systemy rolnicze są opodatkowane, jak na przykład w Australii, tak? Czy nie wiem, są jeszcze kraje, w których po prostu jest w cudzysłowie wolna Amerykanka, no bo nie słyszałam, żeby w Afryce ktoś wspierał rolników, ale też nie są oni opodatkowani, więc to wygląda bardzo różnie. Wspólna polityka rolna no już od lat 50. nam się rozwija. Ona powstała po wojnie jako odpowiedź na głód w Europie. Wiadomo, co się działo, trzeba było społeczeństwu zapewnić produkty żywnościowe. Dlatego były te płatności dla rolników powiązane z produkcją. Natomiast ten moment się skończył i w latach 90. rozpoczęto na poważnie reformy wspólnej polityki rolnej i ona tak mniej więcej co 7 lat ta reforma przypada i od 2003 roku już płatności dla rolników nie są powiązane z produkcją, ponieważ był taki moment, że mówiono o górach masła i morzach mleka, z którym nie wiadomo co było robić i te nadwyżki produkcyjne były topione w ogóle w morzu po to, żeby nie spowodować krachu na rynku, tak żeby utrzymać ceny, a jednocześnie dalej dofinansowywano rolników. To się skończyło. A jednak budżet Unii Europejskiej w ilości około 38% co roku przeznaczany jest na rolnictwo. Jest to około 60 miliardów euro rocznie.
To jest bardzo dużo pieniędzy i inne kręgi gospodarcze no tylko czekają na kolejną reformę wspólnej polityki rolnej, żeby coś tych 60 miliardów uszczknąć, no bo każdy by chciał dostać dotacje, tak? Fryzjerzy i fryzjerki i szewcy również, tak? Czy inne branże również. I jak zaczynamy mówić o krytyce wspólnej polityki rolnej, to natychmiast odzywają się głosy, och, nie krytykujcie zbytnio, bo potrzebne są pieniądze na badania kosmiczne, więc jak będziecie tak krytykować, to kręgi finansowe zabiorą wam te pieniądze, no już tam będą wiedzieli najlepiej, na co wydać. No więc zaczyna się w tej chwili mówić o tym, że właściwie takim paradoksem wspólnej polityki rolnej jest to, że nie żywność jest celem tego wsparcia, tylko wsparcie dochodów rolników, czyli portfel, a właściwie konto rolnika jest celem wsparcia. No to nie jest dobre, bo jak podatnik to słyszy, to się zaraz burzy, bo każdy podatnik też by chciał dostać dotację, tak? Jak to zmieniać? No to jest bardzo trudne, tak? Ponieważ wspólna polityka rolna jest nudna i skomplikowana i wiele osób jest zniechęconych. Konsument nie chce w ogóle o tym słyszeć. Także, a rolnicy no, walczą o swoje, tak? I robią to bardzo skutecznie. Poza tym wspólna polityka rolna nie porusza wielu tematów takich uznanych przez nas jako rolniczy, jak na przykład organizmów modyfikowanych genetycznie, pestycydów, nasion, handlu, bo one są regulowane innymi aktami prawnymi. Powstają również przy tym takie aspekty społeczne, jak dostęp do ziemi. Powstało takie hasło jak zawłaszczanie ziemi, czyli przejmowanie gruntów rolniczych przez inne branże, przez budownictwo na przykład, albo przez przemysł, przez autostrady, albo przez firmy, dla których nie jest to już rolnictwo, tylko po prostu jest to ten biznes, jest to rolnictwo przemysłowe. I w naszym kraju też takie firmy mamy, które przejęły byłe gospodarstwo państwowe i tam no, robią bardzo intensywną produkcję rolniczą, zbytnio się nie przejmując tam środowiskiem ani różnorodnością biologiczną. A chcielibyśmy jako podatnicy wspierać być może nawet to tradycyjne, sielskie, troszeczkę skansenowe rolnictwo albo rolnictwo ekologiczne. Z tej idei powstało rolnictwo wspierane społecznie, czyli ten system, w którym członkowie wspólnoty wypłacają rolnikowi zadatek wiosną, kiedy jest mu najtrudniej, kiedy czasem nie ma pieniędzy na paliwo czy na nasiona, po to, żeby ten rolnik wtedy, kiedy już przyjdzie ten okres zbiorów, mógł się odwdzięczyć, dostarczając swoim dobroczyńcom określone dostawy warzyw, czy jakichś ziemniaków, czy jakichś innych produktów. Jest to bardzo, bardzo szczytny cel, w ten sposób pomagać rolnikom. Poza tym, jeżeli chodzi o lobbying, nie przeciwko czemuś, tylko po to, żeby zmienić wspólną politykę rolną, jest bardzo taki nieciekawy może, tak, nie sexy, jak się teraz mówi, no bo łatwiej jest walczyć przeciwko GMO, łatwiej jest walczyć przeciwko zawłaszczaniu ziemi, czy przeciwko uprawom energetycznym, które zabierają tereny rolnicze, które powinny być przeznaczone do produkcji żywności. Łatwiej jest niż za zmianą wspólnej polityki rolnej. No, bardzo trudno jest te hasła też wymyślić. W związku z czym bardzo rzadko są takie inicjatywy, jak nawet Marsz Dobrej Żywności, który odbył się we wrześniu 2012 roku w Brukseli, czy co roku w styczniu w Berlinie odbywa się marsz pod tytułem Mamy tego dość, czyli mamy dość GMO, przemysłowego rolnictwa i tak dalej. Jeżeli Państwo się interesujecie tymi sprawami, to proszę zobaczyć w połowie stycznia, w drugiej połowie stycznia z reguły odbywa się taki marsz w Berlinie. Każdy może w nim wziąć udział, przejechać się do Berlina i tam jest od 20 do 30 tysięcy ludzi w sobotę na ulicach Berlina. No u nas nie wiem, co by musieli dawać tym demonstrantom, żeby 20 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Warszawy. Nie wyobrażam sobie. Byłam 4 razy w Berlinie na tym marszu. Atmosfera jest po prostu niesamowita. To jest bardzo pokojowy marsz. Każdy się stara mieć jakiś transparent, chorągiewkę i po prostu pokazuje, że chce dobrej, porządnej żywności i nie chce przemysłowego rolnictwa. Także bardzo polecam uczestniczenie w takiej imprezie, bo jest wspaniała atmosfera. Ale również klikając sobie w domu w komputerze, można też od czasu do czasu wziąć udział w jakiejś pozytywnej i bardzo pożytecznej kampanii. Taką kampanię między lutym a majem tego roku zrobiło WWF, gdzie można było się wypowiedzieć na temat tego, jaka ma być nowa wspólna polityka rolna. No trochę nam się już udało przy poprzednich reformach, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że teraz rolnik ma obowiązek zazielenienia. Tak, nie dość, że ma trawę zieloną, to jeszcze mają dalej zazieleniać, ponieważ musi mieć pewne uprawy, powierzchnie
ekologiczne i pewne uprawy w chłodozmianie i nie może mieć monokultury, tylko musi mieć co najmniej trzy różnego rodzaju uprawy. W związku z czym no, taki obowiązek został wprowadzony, żeby chociaż trochę tego dobrego środowiska uchronić w gospodarstwach bardzo intensywnych, no ale oczywiście też są równi i równiejsi. Uprawy wieloletnie zostały z tego zwolnione i uprawy sadownicze, które są uprawami wieloletnimi, a są bardzo intensywne. Tam jest kilka naście albo i ponad 30 oprysków środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych, no to oni są zwolnieni oczywiście z zazielenienia, tak? Także ich lobbying był skuteczniejszy. Również jeżeli pomyślimy sobie o wspólnej polityce rolnej, to nie wiem, czy wszystkim to, dla wszystkich to jest jasne, że ona się składa z dwóch podstawowych filarów. Pierwszy filar to są płatności bezpośrednie, w których jest uproszczony system płatności powiązany z powierzchnią, czyli ile kto ma hektarów, to razy stawka i tyle pieniędzy dostaje na konto. A dopiero ten drugi filar jest filarem, który nazywa się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i on jest już nie jest taki prosty, jest właśnie bardziej skomplikowany, chociaż wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. No, ja osobiście nie uważam, że to jest dobry pomysł płacić ludziom za to, że mają dużo hektarów. Tak, powinno się płacić chyba za coś, co naprawdę pożytecznego robią. Oczywiście w tym filarze pierwszych, w płatnościach bezpośrednich, powstały pewne takie drobne ukłony w stronę małych gospodarstw, na przykład zwiększenie płatności do tych pierwszych hektarów, czyli do 10 lub do 30 hektarów, czyli troszeczkę więcej dostanie małe gospodarstwo w przeliczeniu na hektar niż gospodarstwo duże. Są wspierane pewne kierunki produkcji, w tym uprawy białkowe, ponieważ w Europie jest olbrzymi niedobór pasz białkowych dla kur i dla trzody chlewnej. Większość pasz importujemy, to znaczy tej nieszczęsnej śruty sojowej poekstrakcyjnej GMO, importujemy z Ameryki Południowej albo z Ameryki Północnej, w związku z czym kraje europejskie starają się jednak szukać alternatywnych źródeł białka i zaczynają uprawiać soję w krajach południowych, czy w Polsce na przykład starają się prowadzić dodatkowe płatności do upraw roślin białkowych. Powstał również schemat uproszczony płatności dla małych gospodarstw. On nie jest obowiązkowy w krajach. Niektóre kraje po prostu nie skorzystały z tego schematu. Polska całe szczęście skorzystała. Jest też priorytet dla młodych rolników, czyli dla osób, które po raz pierwszy przejmują gospodarstwo po rodzicach. Oczywiście muszą mieć wykształcenie rolnicze. Taki schemat też sprzyja pozostawaniu młodych ludzi na wsi, bo generalnie populacja rolników nie jest młodą populacją i młodzi ludzie szukają szczęścia za granicą albo w dużych miastach, w związku z czym trzeba w jakiś sposób ich zachęcić. I jak wyglądają te płatności? No, chciałabym powiedzieć, że to nie jest takie proste, bo trzeba złożyć wniosek, trzeba spełnić różne warunki, bo jest płatność za jednolita płatność obszarowa, ale jest też płatność za zazielenienie, czy po spełnieniu tych podstawowych warunków dopiero ona się należy. I te płatności, no, postaram się jeszcze powiem ogólnie, ile pieniędzy dostaje Polska w ramach wspólnej polityki rolnej. Na płatności bezpośrednie to jest w sumie około 21 miliardów euro, a na drugi filar, czyli na rozwój obszarów wiejskich, około 10 miliardów euro. Ale te płatności składają się tylko w części z budżetu europejskiego, z budżetu krajowego. Również one muszą być dofinansowane, tak jest we wszystkich krajach unijnych. I Polska dofinansowuje wspólną politykę rolną ze swoich podatków, więc my jako podatnicy możemy powiedzieć, że składamy się na płatności dla rolników dwukrotnie. Raz płacąc jako społeczeństwo całe, jako podatnicy składkę do Unii Europejskiej, a drugi raz dofinansowując płatności z budżetu krajowego. No całe szczęście Polska jest odbiorcą płatności netto, tak? Czyli jednak więcej dostajemy niż wpłacamy, ale to są też nasze podatki. Dlatego martwi mnie to, że płatności krajowe idą na taki cel jak płatności do tytoniu. Z jednej strony wydajemy pieniądze jako podatnicy na kampanię przeciwko paleniu papierosów, a z drugiej strony rolnicy, którzy uprawiają tytoń, dostają płatności do tytoniu. No to jest taki jeden z paradoksów. Jak te płatności wyglądają, to może tylko chciałam pokazać, jak bardzo to jest skomplikowane. Także nawet dla rolników to jest skomplikowane, bo jeszcze mamy przedziały wielkości gospodarstw, w których można dostać większą płatność. A
Tak to wygląda już w 2016 roku. Tylko powiem w największym skrócie, że płatność podstawowa to jest 462 zł za hektar. Przypominam, rocznie, nie miesięcznie, tak? Bo niektórzy moi znajomi myślą, że miesięcznie. Nie, nie, rocznie. Do tego dodajemy płatność za zazielenianie i większość gospodarstw w Polsce korzysta z tej płatności. To jest razem około 800 zł za hektar. To, no to nie są jakieś kokosy, tak? Nie łudźmy się. No oczywiście można skorzystać z innych płatności, do bydła, do krów, do owiec, do roślin wysokobiałkowych, no ale tu już trzeba coś więcej zrobić, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do tych miękkich, nawet do konopi włóknistych. No niestety ten tytoń też na tej liście jest, no całe szczęście nie jest jakoś strasznie dużo, bo to jest płatność akurat w tym przypadku do kilograma, to jest tam 4,12 zł za kilogram, czy 2,89 za kilogram tytoniu odstawionego do zakładów tytoniowych. Tak wygląda system płatności, prawda, że nie są łatwe, tak? Natomiast to jest ten pierwszy filar, czyli płatności za posiadanie ziemi plus ewentualnie płatności dodatkowe za coś, co na tej ziemi rośnie. No ale mamy jeszcze drugą część, czyli drugi filar, który nazywa się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. On jest oparty na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 roku. I tu kraje mają już dużą swobodę w kształtowaniu tego programu. Przede wszystkim celem polskiego programu jest poprawienie konkurencyjności rolnictwa i to mnie trochę tak martwi, bo nie wiemy, jak rozumieć tą konkurencyjność ceną, wielkością produkcji, czy może jakością. Jednym z celów jest zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, o tym już mówiliśmy, tak? Zrównoważone, czyli takie, które uwzględnia cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. To są również działania w dziedzinie klimatu, bo wszyscy jesteśmy świadkami zmian klimatycznych i staramy się albo przeciwdziałać temu, albo jakoś sobie dawać z tym radę. Oraz mowa jest o zrównoważonym rozwoju terytorialnym obszarów wiejskich. No, w Polsce nie ukrywa ministerstwo, że to jest ukierunkowane na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno-środowiskowych. Może chcielibyśmy odwrotnie jako podatnicy, no, ale jednak konkurencyjność jest najważniejsza. I teraz, jakie pieniądze są na te cele przeznaczane? Jest PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, podzielony jest na sześć priorytetów, z czego najwięcej przeznaczane jest na konkurencyjność i na ochronę ekosystemów. No, nie ekscytujmy się zbytnio tą ochroną ekosystemów, bo jak dojdziemy do głębi tych programów, to wcale tak rewelacyjnie nie wygląda, no ale całe szczęście jest, tak? Inne cele, do których może też należałoby poświęcić trochę więcej uwagi i pieniędzy, to jest transfer wiedzy i innowacyjność. No to bardzo mało pieniędzy, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi jeszcze mniej. Także, no tu wiele rzeczy ja osobiście bym poprawiła, ale musimy z tym żyć, ponieważ tak zostało to przyjęte. I teraz jako przykład tylko chciałam podać, jak wyglądają płatności do rolnictwa ekologicznego. Jak Państwo pamiętacie, pokazałam, że średnia płatność do hektara to jest około 800 zł. Natomiast rolnik ekologiczny może dostać dodatkowo 834 zł za hektar upraw rolniczych, 1300 warzywniczych, 1500 sadowniczych i tak dalej. To jest rozbite już na poszczególne rodzaje upraw i przy większych gospodarstwach zastosowana jest degresywność, czyli dla gospodarstw od 50 do 100 hektarów ta płatność jest obniżana, a od 100 do 150 hektarów jeszcze bardziej obniżona. Po prostu duże gospodarstwa no, powinny sobie troszeczkę bardziej same dawać radę niż bazować na kolejnych dotacjach. Na te cele, na rolnictwo ekologiczne, na ten cel przeznaczone jest około 700 milionów euro w całym PROW-ie. Jesteśmy w takim momencie wspólnej polityki rolnej. Jak Państwo widzieliście, pokazałam Wam daty 2014-2020, że aktualna wspólna polityka rolna, która jest ustalona, kończy się w roku 2020. Będzie to ostatni rok tej polityki.
W związku z tym, zwykle, jeżeli się zaczyna następny okres wspólnej polityki rolnej, przeprowadzane są konsultacje i te konsultacje trwały od 2 lutego do 2 maja tego roku, to już mamy za sobą. W konsultacjach, które się w dużym stopniu odbywały przez internet, wzięło udział około 320 tysięcy uczestników, z czego aż 280 tysięcy uczestników wzięło udział przez stronę kampanii WWF, czyli Światowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierząt, Living Land, czyli żyjący krajobraz. Była to niesamowita liczba, biorąc pod uwagę udział w ogóle i zaangażowanie. No, szczerze mówiąc, to nie było to dużo uczestników. Ja bym chciała, że w Polsce mamy 1,5 miliona rolników. No, gdzie oni byli? Przecież oni wszyscy też powinni wziąć udział w tej kampanii. Przecież to są ich pieniądze, ich praca codzienna. Mamy w Polsce 40 milionów ludzi, z czego połowa to są ludzie dorośli, mający dostęp do internetu. No, gdzie oni są? Tymczasem, jak spojrzymy na to, jak wyglądał rozkład udziału poszczególnych krajów, to oczywiście Niemcy i Francja największy udział miały w tych konsultacjach. Olbrzymie kraje, jeżeli chodzi o liczbę obywateli, i olbrzymie kraje też rolnicze. Również inne kraje też wzięły udział, ale Polska znalazła się w tych 8% i przedstawiła zaledwie 5 zorganizowanych stanowisk. Te 1423 organizacje przedstawiły 693 wspólne ustalone stanowiska. Polska 5. No, jakby to nie było zupełnie ważne dla nas, to bardzo mnie to zmartwiło, tak? No ale już za późno. Musimy przy przyszłej reformie troszeczkę się przyłożyć do tego. Następne kroki Komisja Europejska opracuje przy pomocy instytutów i opublikuje raport z oceny oddziaływania wspólnej polityki rolnej na sprawy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Ten raport ukaże się w grudniu 2017 roku. Natomiast wkrótce, za kilka dni, 29, za chwilę, Komisja Europejska opublikuje komunikat o modernizacji i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej. To się będzie nazywało przyszłość żywności i rolnictwa. Jak słyszę słowo upraszczenie, to od razu patrzę na to podejrzliwie, bo to jest coraz bardziej skomplikowane. No niemniej jednak czekamy na ten komunikat. I 1 grudnia, za chwilę, w Warszawie, w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, ten komunikat będzie ogłoszony przez naszego człowieka w Komisji, przez pana Jerzego Plewę, który jest dyrektorem generalnym Komisji, ma bardzo wysokie stanowisko. Będzie prezentacja tego, na której będę i bardzo jestem ciekawa, co będzie powiedziane na temat przyszłości żywności i rolnictwa. No, pamiętajmy o tym, że jest wielka różnorodność w Unii Europejskiej. Od Estonii, trudnego klimatu północnego i też częściowo małych gospodarstw, przez Polskę, gdzie są i duże, i małe gospodarstwa. Tu akurat mamy bardzo duże gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na dodatek. Do Malty, gdzie średnia wielkość gospodarstwa to jest poniżej 1 hektara, więc naprawdę jedna wspólna polityka rolna dla wszystkich krajów unijnych jest bardzo trudnym wyzwaniem i rzeczywiście ona musi być troszeczkę dostosowana do specyfiki tych krajów. Jeżeli schodzimy na temat małych gospodarstw, bardzo chętnie mówimy, że chcemy pomagać małym gospodarstwom, że powinny być lepsze dotacje do tych gospodarstw. No, jakie są fakty? W Unii Europejskiej na ponad 12 milionów gospodarstw połowa jest mniejsza niż 2 hektary, więc Polska tu nie jest nikim szczególnym. Najwięcej oczywiście tych małych gospodarstw jest w Polsce i w Rumunii, ale także w Grecji, Włoszech, Portugalii. Tam jest też bardzo dużo małych gospodarstw, ale one zajmują zaledwie 2,5% użytków rolnych w całej Unii, czyli ich udział jakby w produkcji żywności no, niestety jest bardzo mały. Tak? Oprócz tego są to gospodarstwa często o bardzo niskich dochodach, tak? 44% gospodarstw ma dochód poniżej 2000 euro. Razy 4 to jest 8000 zł rocznie. To jest nic. Ci ludzie muszą mieć inną pracę, bo inaczej po prostu nie byliby w stanie funkcjonować. I różne deklaracje polityczne padają. No, bardzo ważna wydawała mi się deklaracja w postaci rezolucji Parlamentu Europejskiego o przyszłości małych gospodarstw w 2015 roku.
no, jak to będzie wyglądało, ponieważ cały czas tracimy te małe gospodarstwa ze statystyk i z rzeczywistości. One są albo przejmowane przez duże gospodarstwa, bo ludzie się starzeją, nie są w stanie funkcjonować już dalej. Młodzi ludzie nie będą widzieli swojej przyszłości w małym gospodarstwie, no bo z czego byłoby im żyć? Również FAO, czyli Światowa Organizacja na Rzecz Rolnictwa, ogłosiła Międzynarodowy Dzień Gospodarstw Rolnych, rolnictwa rodzinne, gospodarstw rodzinnych. No ale cóż, ekonomia jest nieubłagana. Te gospodarstwa musiały produkować coś wyjątkowego, żeby były w stanie utrzymać się z rolnictwa. I teraz, co to jest małe gospodarstwo? Czy tylko powierzchnia gospodarstwa o tym świadczy? No niekoniecznie. Może być małe gospodarstwo, które jest całe gospodarstwem szklarniowym. No, jeżeli ona ma hektar chociażby, no to chciałabym takie mieć. Są małe gospodarstwa bardzo intensywne, na przykład produkują rośliny ozdobne, to są szkółki czy szkółki bylin, gdzie jest bardzo dużo ręcznej pracy. No, dochody w takim gospodarstwie są zupełnie niezłe, to nie można narzekać. I właśnie na fali tej dyskusji o przyszłości małych gospodarstw powstała taka próba określenia, co to jest małe gospodarstwo. I właściwie kilka elementów trzeba wziąć pod uwagę tutaj, jak powierzchnia gospodarstwa, ale również tak zwaną roczną jednostkę produkcji. I w Polsce przyjęto taką liczbę 2120 godzin przepracowanych w ciągu roku jako równoważnik pełnego etatu. Czyli jeżeli liczba tych tych annual work unit jest mała, to gospodarstwo jest małe, tak? Jeżeli widzimy, że jeden AW, to znaczy jedna osoba przez rok na pełnym etacie pracuje w tym gospodarstwie. To też jest małe gospodarstwo. Również wzięto pod uwagę udział produkcji na potrzeby własne i takich gospodarstw w Polsce też jest bardzo dużo. Jak również wielkość ekonomiczną gospodarstwa, czyli tak zwane ESU. Europejską jednostkę wielkości, która służy do określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa i ona odpowiada wartości równej 1200 euro. Tak? Jedno ESU, bardzo często rolnicy mówią, nie mogę się zgłosić do modernizacji, bo mam za mało ESU. Tak? Czyli mam zbyt niską dochodowość w gospodarstwie, jestem małym gospodarstwem, a modernizacja ma służyć tym gospodarstwom, przed którymi jest przyszłość, czyli gospodarstwom średnim, w zasadzie, które będą się w przyszłości rozwijać. Niestety tu małe gospodarstwa są na straconej pozycji, jeżeli jeszcze chcą z tej modernizacji korzystać. Więc mówiąc o małym gospodarstwie, pamiętajmy, że kilka elementów trzeba wziąć pod uwagę. Czasem słyszę tekst pod tytułem mali rolnicy. No, oni nie są niscy, niektórzy są bardzo wysocy, ale mają bardzo małe gospodarstwa i po prostu czasem nie są w stanie już się rozwinąć, ponieważ system dotacji w Unii Europejskiej troszeczkę zakonserwował strukturę gospodarstw w Polsce. Oczywiście część tam, jakieś małe ruchy są, typu rolnicy starsi przekazali swoje gospodarstwa młodszym. No, niemniej jednak, czy ten system dotacji zakonserwował w dużym stopniu strukturę gospodarstw i nie wiemy, co będzie dalej. Rolnicy czasem są straszeni, a tam uważajcie, bo po roku 2020 to nie wiadomo w ogóle, czy będą dotacje. No to z tego, co słyszymy, to na pewno będą, tylko nikt nie wie, jak one będą wyglądały, jak bardzo będą skomplikowane i komu one będą służyły, czy tym małym, czy dużym, czy średnim, czy bardziej rozwojowym, czy po prostu będą dalej rodzajem płatności społecznych. No właśnie, tu jeszcze właśnie zestawienie tego, jak się układają te czynniki, jeżeli mówimy o małym gospodarstwie. No i jeszcze raz chciałam powiedzieć, że nie jesteśmy wyjątkowi. W Rumunii, Bułgarii, Słowenii, również na Słowacji, na Węgrzech, na Łotwie, na Cyprze, Malcie i Grecji też są małe gospodarstwa, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, czyli wielkość produkcji przede wszystkim i powierzchnię gospodarstwa. No i jaka jest przyszłość małych gospodarstw w Polsce? No, ostatnio spotkałam się z takim nieszczęśliwym stwierdzeniem wziętym z jakiegoś raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, że do roku 2020 powinno zniknąć około 370 tysięcy gospodarstw w Polsce, przede wszystkim tych najmniejszych o powierzchni do 5 hektarów. No słowo powinno zniknąć bardzo mnie tutaj zaniepokoiło, bo one być może znikną, bo zostaną wchłonięte przez większe gospodarstwa, ale czy powinno? Nie wiem. Przecież to jest miejsce
życia rodzin, to jest taki bufor społeczny, bo inaczej gdyby tych gospodarstw nie było, gdyby ci ludzie nie mieli własnego domu i tych 10 kur i jednej świni, to być może żyliby w jakichś fawelach pod Warszawą, a chyba tego nikt z nas nie chciałby widzieć, nikt nie chciałby, żeby ci ludzie by żyli w ubóstwie. Niech sobie żyją w swoich miejscach życia, w swoich wsiach i niech sobie będą tymi małymi gospodarstwami tak długo, jeżeli są w stanie tak funkcjonować. No i teraz pytanie do Państwa właśnie, czy w związku z tą wspólną polityką rolną, czy Państwa zdaniem podatki, które płacimy, mają wspierać dochody rolników, czy raczej dobra publiczne? Właśnie te usługi dla krajobrazu, dla ekosystemów, dla czystej wody, dla dobrej, żyznej gleby i dla różnorodności biologicznej, którą miło jest nam widzieć, kiedy spędzamy czas na wsi. Gospodarstwa rodzinne, zostało ustalone, że są to gospodarstwa nie większe niż 300 hektarów i są oparte na pracy rodziny. Tu można byłoby też trochę podyskutować na ten temat, ponieważ na Podkarpaciu 300 hektarów po prostu jest niewyobrażalna liczba hektarów, a w województwie zachodniopomorskim to jest to po prostu średnie gospodarstwo, powiedziałabym. Dobrze. Na pytanie, czy nasze podatki mają wspierać dochody rolników czy dobra publiczne? Co my tu mamy? Po mojemu to oba. Także należy wspierać przede wszystkim gospodarstwa produkujące żywność wysokiej jakości. No, bardzo mi się to podoba, no bo tego oczekujemy przede wszystkim od rolnictwa. Najpierw produkcji żywności, ale jednocześnie przy zachowaniu troski o środowisko, o glebę, wodę. To musi być powiązane ze sobą. Dobra publiczne. No właśnie, widzę, że tym hasłem dobra publiczne troszkę pobudziłam słuchaczy i obserwatorów tego webinarium, ponieważ jest to ważne hasło w aktualnej kampanii na rzecz zmiany wspólnej polityki rolnej. Wiele organizacji wskazuje na to, że jednak te dobra publiczne powinny być wskazane, oszacowane, wypunktowane, zdefiniowane i potem sprawdzane, czy aby na pewno rolnik tych dóbr publicznych dostarcza. No właśnie, czy kupując pomidora myślimy o tym, prawda? Ja myślę. Właśnie trzeba być świadomym konsumentem i kupując pomidory da się zastanawiać, czy na pewno chcę kupić pomidory zimą i kogo wspieram tym zakupem pomidora zimą. No, może jakiegoś niedużego producenta w Hiszpanii lub we Włoszech, gdzieś na Sycylii, okej. Okay. No, ale jeżeli kupujemy z upraw hydroponicznych pomidory, to chyba wspieramy holenderskiego właściciela szklarni. Więc zawsze sobie trzeba zadać takie pytanie. No dobrze, to mamy kolejny trudny temat. Nazwałam go GMO w rolnictwie i żywności. To jest temat, który w ostatnim czasie rzeczywiście budzi spore emocje. On nigdy nie był spokojnym tematem. Był przedmiotem wielu kampanii, takich właśnie jak kampania zielonych w Parlamencie Europejskim i świetny plakat agencji Zawleczka, może trochę dramatyczny. Jak to wygląda w Unii Europejskiej? No, niby powierzchnia upraw kukurydzy Mono 810 rośnie w ostatnim roku, zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji ICAA. No ale urosło w zasadzie tylko w Hiszpanii trochę, a w Słowacji bardzo mało. Tak? Natomiast w Portugalii i w Republice Czeskiej spadło. W Rumunii już nie uprawia się GMO. W Polsce też się już nie uprawia, a w Niemczech jeszcze dawniej. Jeszcze przerabialiśmy swego czasu ziemniaki, które od razu były skandalem, ponieważ stwierdzono zamieszanie tych ziemniaków z jakimiś innymi ziemniakami. To były ziemniaki nieprzeznaczone do konsumpcji, tylko do produkcji skrobi ziemniaczanej, do produkcji papieru. No ale jednak no, bulwy ziemniaka łatwo byłoby zamieszać z innymi bulwami, w związku z czym jak ten skandal powstał, to Komisja Europejska została zmuszona do wycofania autoryzacji i firma autor tych ziemniaków Amflora wyniósł się do Stanów Zjednoczonych, bo tam ma lepszy klimat. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ no, było to niefajne i niezgodne z prawem europejskim, kiedy firma Monsanto raportowała o uprawach GMO w Polsce i pokazywała nam mapki. O, przepraszam, bo powinnam
pokazać może jeszcze dokładniej ten slajd, na którym jest Polska, gdzie były zaznaczone południowe województwa jako miejsca uprawy kukurydzy MON 810, a Ministerstwo Środowiska, które jest zobowiązane do nadzorowania tego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nic o tym nie wiedziała. No po prostu wspaniale. A tu mamy zaznaczone te wszystkie południowe województwa w Polsce, w których była uprawiana kukurydza MON 810. To się skończyło w roku 2012. Skończyło się przede wszystkim wielką aferą, kampanią społeczną, a w styczniu 2013 wszedł zakaz uprawy kukurydzy MON 810. W Polsce generalnie społeczeństwo jest przeciwne użyciu GMO w rolnictwie. 67% w badaniu Eurobarometru, czyli unijnego badania opinii publicznej, opowiedziało się przeciw, 20% za, 6% nigdy nie słyszało, a 7% nie wiedziało, czy jest za, czy przeciw. No, no okej, okay. No, niedoinformowani. Ale co to jest? Może zatrzymamy się chwilę na ten temat, co to jest GMO, bo słyszę czasem takie wypowiedzi, które mnie martwią, na przykład, a tam cała żywność jest modyfikowana genetycznie. Jak słyszę to z ust przeciętnego konsumenta, no to po prostu myślę sobie, no dobrze, nie każdy musi znać się na wszystkim, ale jak słyszę to z ust profesorów, a słyszałam to wielokrotnie z ust profesorów, którzy mówią, cała żywność jest modyfikowana genetycznie, no to już jest nie w porządku, bo to nie jest prawda po prostu, bo zacznijmy od definicji, co to są organizmy modyfikowane genetycznie. Są to organizmy, które nie istnieją w przyrodzie bez ingerencji człowieka i one, jeżeli taki organizm genetycznie modyfikowany jest użyty w rolnictwie, to produkty wyprodukowane w ten sposób muszą być oznakowane. No przecież cała żywność w Polsce nie jest oznakowana jako GMO. Jeszcze tak to nie jest, tak? I ona musi być oznakowana za wyjątkiem przypadku, kiedy jest produkt zanieczyszczony przypadkowo lub w sposób technicznie nieunikniony, na przykład w młynie. No to jest technicznie prawie że niemożliwe, żeby wyczyścić młyn czy firmę, która produkuje paszę, żeby tam nie pozostały jakieś kurze, pyłki będące organizmem modyfikowanym genetycznie, ale wtedy wartość tej obecności GMO nie może przekraczać 0,9%. No i oczywiście należy czytać opakowania produktów, informacje, one są często bardzo drobnym drukiem. Tu chciałam pokazać, że emulsyfikatory, czyli substancje, które czynią czekoladę taką aksamitną, rozpuszczającą się na języku, to oczywiście zawdzięczamy enzymom, które są modyfikowane genetycznie. No tak, gratuluję tej firmie, że w ogóle miała odwagę to oznaczyć, ponieważ bardzo trudno jest znaleźć produkt, który jest oznakowany, że zawiera składniki GMO. No, czasem się zdarza, na przykład mieliśmy taki słynny olej wyprodukowany z nasion soi genetycznie zmodyfikowany. No to ja takiego oleju nie kupuję. Natomiast bardzo często w Polsce stosowane są pasze, które są genetycznie, zawierają genetycznie modyfikowane komponenty, jak soja, śruta sojowa genetycznie modyfikowana, oczywiście poekstrakcyjna lub kukurydza. No mieliśmy tutaj taki paradoks, że ta mieszanka nazywała się ekokurczak. No to po prostu był jeden wielki skandal, że coś takiego w ogóle było możliwe. Ale w Polsce na tej fali niechęci do GMO powstaje powoli, po cichu rynek produktów wyprodukowanych bez GMO w całym łańcuchu produkcji. To są jaja, kukurydza, pomidory, masło, mleko. Tych produktów pojawia się coraz więcej i one najwyraźniej są kupowane, ponieważ kolejne mleczarnie, kolejni producenci starają się używać tego oznakowania. To jest na razie tylko deklaracja poparta własnymi badaniami, ale są kraje, gdzie ten system jest bardzo dobrze zorganizowany. Otóż w Austrii, która w tym roku wiosną święciła 20-lecie bycia wolnym od GMO na polach, bo w Austrii nigdy nie było uprawiane rośliny GMO, od roku 2008 funkcjonuje oznakowanie bez techniki genetycznej. Zaraz po Austrii taki sam system zrobiły Niemcy, kiedy niemieckie Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Żywności i Rolnictwa
podkreślam, Ministerstwo Ochrony Konsumentów Żywności i Rolnictwa w tej kolejności. Opublikowało również logo bez techniki genetycznej. Także Francja od 1 lipca 2017 roku wprowadziła taki system, przy czym to logo, które tu pokazuję, czyli wystawiamy język dla OGM, czyli dla organizmów modyfikowanych genetycznie, jest to logo kampanii. To nie jest logo, które jest używane na oznakowaniu. Ale te kraje są najbardziej postępowe, najbardziej takie prokonsumenckie, bo chcą pokazać konsumentom, że te produkty są wolne od GMO. Jak wygląda sytuacja w Polsce? No, tak jak już wspomniałam, od początku stycznia 2013 mamy zakaz uprawy kukurydzy i ziemniaka, który i tak już w całej Unii jest zakazany, odmian genetycznie modyfikowanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów i potem szczegółowych rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, kiedy za każdym razem, kiedy nowa odmiana kukurydzy jest dopuszczana do uprawy w Unii Europejskiej, natychmiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje rozporządzenie zakazujące stosowania nasion tejże kukurydzy. I oczywiście dla nas na przyszłość ważna jest, żeby ta kontrola przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO była skuteczna. Bo to mówi nasze rozporządzenie, ustawa o nasiennictwie. Zakazuje się stosowania nasion. No jak się stosuje nasiona? No siejąc się. Jak się je wysieje, to wtedy rośliny wyrastają. Więc chcemy, żeby rzeczywiście ta kontrola była skuteczna. W tej chwili trwa nowelizacja ustawy o GMO, ponieważ w projekcie znalazł się bardzo nieszczęśliwy zapis o strefach buforowych dla upraw GMO szerokości 3 km, czyli w promieniu 3 km nie można uprawiać roślin, musi wokół upraw GMO musi być strefa 3 km. No to jest jakimś w ogóle, nie rozumiem o co chodzi, to jest paradoksalne, ponieważ całe terytorium Polski na podstawie dyrektywy unijnej jest wyłączone z upraw GMO i nagle słyszymy tu o jakichś strefach, także ten pomysł nie jest szczęśliwy. Na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Sejmie ten zapis został zmieniony. No, póki co jeszcze nie zobaczyliśmy końcowego tekstu ustawy, a mam nadzieję, że tych stref już widzieć nie będziemy. Natomiast ważne jest udostępnianie informacji o lokalizacji upraw GMO, nie tyle w Polsce, bo w Polsce w zasadzie w tym momencie nie ma upraw roślin GMO, nawet w celach doświadczalnych, ale gdyby były, to też rolnicy chcą wiedzieć, gdzie te uprawy będą prowadzone, ponieważ w Niemczech był taki przypadek, że z upraw doświadczalnych kukurydzy pyłek został przeniesiony przez pszczoły do miodu, no i niestety pszczelarz, normalny człowiek padł ofiarą zanieczyszczenia GMO przez uprawy używane do celów doświadczalnych. No, odbył się wielki, spektakularny proces sądowy przeciwko instytutowi, który uprawiał rośliny GMO i spowodował to zanieczyszczenie. Tenże rolnik wygrał, dostał odszkodowanie, no nie była to absolutnie jego wina. To się odbyło na forum już Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli cały ten proces był bardzo słynny i ten orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jakby otworzyło drogę do rolników, rolnikom, którzy chcą walczyć z zanieczyszczeniem i chcą uchronić swoje uprawy od zanieczyszczenia przez pyłek GMO, a takie przypadki znane są z Hiszpanii na przykład. Ważne też dla nas jest to, by wprowadzić podstawę prawną dla znakowania produktów wolnych od GMO, czyli to, co jest w Austrii, w Niemczech i we Francji, żeby rzeczywiście możliwe było w Polsce. Z jednej strony będzie to ważna informacja dla konsumenta, również jakieś logo byłoby istotne, bo konsument lubi zobaczyć taki jasny, czysty, prosty znaczek, aha, to jest produkt wyprodukowany w całym łańcuchu produkcji bez GMO, czyli świnia czy nie jadła pasz GMO, żadne enzymy modyfikowane genetycznie nie były użyte w tej produkcji, ten produkt chce kupić. Tak? Natomiast w tym momencie jest taka troszeczkę sytuacja niejasna, ponieważ mimo tego, że firmy, które stosują to oznakowanie, bardzo się starają, to jednak no, zaufanie, myślę, większe byłoby do tych produktów, gdyby ten system był jasno określony i nadzorowany przez odpowiednie instytucje. Jeżeli mówimy jeszcze o tym, czy chcemy GMO, czy nie chcemy, no to powstało bardzo dużo nieporozumień i tak samo przy uprawach genetycznie modyfikowanych, no można powiedzieć, nie jest to
roślina, która nas otruje, tak? W związku z czym oczywiście agencje różne bezpieczeństwa mówią, że produkt jest bezpieczny. My nie mówimy o tym, czy ten produkt jest trujący, czy nie. On się wiąże dla nas z pewnym modelem rolnictwa, z tym modelem przemysłowym, co do którego chyba wszyscy konsumenci są zgodni, to niekoniecznie lubią ten model. Również z punktu widzenia społecznego ten model nie pasuje do Polski, gdzie są te małe gospodarstwa, gdzie nie ma jak zrobić stref forowych i gdzie te wąskie paseczki pól, no po prostu grożą tym, że jeżeli ktoś będzie uprawiał GMO, no to pyłek będzie wszędzie, tak? Ten system upraw GMO wiąże się z monokulturami, ze zwiększonym zużyciem pestycydów, głównie herbicydów, ponieważ mówimy o roślinach odmian Roundup Ready, czyli jakby odpornych na stosowanie Roundupu, czyli pestycydu, herbicydu zawierającego glifosat. Powstają rośliny, które uodparniają się na stosowanie herbicydów, tak zwane superchwasty, których nie można zwalczyć praktycznie niczym. W rezultacie tracimy różnorodność biologiczną w rolnictwie, czyli zanika nam ta różnorodność odmian, mogą się rośliny zanieczyszczać pyłkiem GMO. Jednocześnie jest to wielkie zagrożenie dla konkurencyjności małych gospodarstw. Mówimy tutaj szczytne cele o konkurencyjności, ochronie małych gospodarstw, a jednocześnie dopuścilibyśmy przez te uprawy GMO system, który by zagroził tej konkurencyjności przez małe dla małych gospodarstw. Możemy przy tym wielkoprzemysłowym modelu rolnictwa mieć do czynienia ze skażeniem gleb, wód powierzchniowych i gruntowych. Możemy mieć trudności w zwalczaniu chwastów i powstaje konkurencja dla roślin dziko rosnących przez superchwasty. Zanieczyszczenie przez GMO wiąże się z zanieczyszczeniem całego łańcucha żywnościowego. Nie sposób jest wyczyścić transporterów, kontenerów, maszyn, kół traktorów, na których się przeniosą nasiona, na przykład rzepaku, które są bardzo drobne. W rezultacie produkty będą zanieczyszczone, nasiona i miód. Mieliśmy taki przypadek kilka lat temu z zanieczyszczeniem lnu, modyfikacją genetyczną nazywaną Trifit. To zanieczyszczenie lnu przeniosło się do 24 krajów na świecie. Oczywiście tam media starały się to przemilczeć, jak Państwo sobie wpiszecie w internet len Trifit, to na pewno jakaś informacja na ten temat się pokaże. Tak? Również stosowanie GMO, biolodzy wskazują, że wiąże się to z utratą gatunków mikroorganizmów glebowych, które są istotne dla utrzymania żyzności gleby, dla utraty roślin dzikorosnących, również owadów, które są pokarmem dla ptaków. Czyli generalnie można ekstrapolować na zagrożenia dla trwałości ekosystemów i trwałości gatunków w przyrodzie. No i teraz takie pytanie. Czy jako konsumenci jesteśmy za, czy przeciw GMO na naszych polach i talerzach? Żongluje się bardzo łatwo takim argumentem, że przez to będzie zapewniona żywność, ponieważ liczba ludności w roku 2050 będzie już taka, że trudno będzie ją wyżywić. No ale czy ci ludzie będą jedli tylko GMO, czy będą jedli tylko soję i kukurydzę? Przecież ludzie jedzą warzywa, jedzą wszystko, więc czy to wszystko ma być GMO, czy na pewno tego chcemy? Już widzimy, że nie chcemy, tak? Nasi słuchacze są naszymi przyjaciółmi i widzę, że też są przeciw. I bardzo się cieszę. Tutaj mamy panią, która jest z Pragi. No w Czechach spada powierzchnia upraw GMO. To oby tak dalej, oby spadła do zera, tak byśmy chcieli. No dobrze, czyli mieścimy się w tych 67% obywateli, którzy są przeciw. Bardzo się cieszę, no bo jeżeli Państwo bierzecie udział w tym seminarium, rozumiem, że macie jakieś wartości, które się wiążą z tematami przedstawianymi tutaj i bardzo się cieszę, że nasze zdania są takie same, są wspólne. I co jeszcze możemy zrobić? No jeszcze mamy kilka innych systemów, na które też powinniśmy zwrócić uwagę na rynku. W Polsce może mało znany system Fair Trade i inne systemy sprawiedliwego handlu, ale okazuje się, że jest to jeden z najbardziej rozpoznawalny znak etyczny na świecie. Produkty są obecne na rynku w 125 krajach, a ponad 85% konsumentów Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii ufa systemowi Fairtrade. Pokazuje to dlatego, że czasem takie właśnie świadczące o braku zaufania wypowiedzi, a kto to tam wie, czy ta żywność jest z GMO, czy bez GMO, a rolnictwo ekologiczne, a to jest ściema i tutaj
w polityce napisali, że to jest ekościema i to nie należy w to wierzyć. No ja jednak wierzę w te systemy, znam je, interesuję się tym, pracuję w niektórych systemach, mam do nich zaufanie, ale to jest wspaniałe, że taki system fair trade, o którym akurat w Polsce najmniej chyba wiadomo wśród systemów, cieszy się z tak dobrym zaufaniem w innych krajach i do tego powinniśmy dążyć też w innych systemach. Takim systemem jest również system UC, który w języku, słowo UC w języku Majów podobno znaczy dobrze, czy też dobre, i jest to system, w którym się mówi, że to jest lepsze rolnictwo i lepsza przyszłość. Podobnie jak Fair Trade, mówi się tam o pracy z rolnikami, o aspektach społecznych, na które może mniej zwracamy uwagi w krajach Europy czy w krajach lepiej rozwiniętych, ale kiedy pomyślimy o krajach trzeciego świata, tam jest ważne wszystko. Od tego, żeby ci ludzie, którzy pracują na plantacjach, mieli w ogóle dach nad głową, żeby mieli dostęp do wody, żeby dzieci miały opiekę, a nie były z matką na plantacji, bo nie ma ich z kim zostawić, żeby ci ludzie mogli mieć swój własny dom, bo często to są ludzie, którzy się przemieszczają między plantacjami, pracując w różnych miejscach i w ogóle nie posiadają własnego domu. Więc kupując tego typu produkty, przyczyniamy się do tego, żeby pracownicy w krajach trzeciego świata mieli lepsze warunki i zwracajmy uwagę na etykiety. Jak Państwo zatrzymujecie się czasem na stacjach benzynowych, to zwróćcie uwagę, że jest pewna sieć stacji benzynowych, która serwuje kawę ze znakiem UC. To już jest coś, kiedy taka kawa trafia pod takie strzechy, którymi są stacje benzynowe. No i teraz co robić w przyszłości? Tak? No przede wszystkim interesować się troszeczkę wspólną polityką rolną, ponieważ ona rzeczywiście wyznacza to, co się będzie działo na rynku, to, co się będzie działo w sferze społecznej na wsi, bo potem w postaci dotacji to trafi do naszych rolników, albo w postaci płatności bezpośrednich, czyli po prostu kasa, 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 albo będzie sprzyjała rozwojowi przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będzie można finansować z tego programu pewne konkretne działania. No też pamiętajmy o tym, żeby ci mali rolnicy mieli jednak w Polsce swoją przyszłość. Również takim codziennym, świadomym wyborem konsumenckim możemy to wspierać, nie kupując pewnych produktów, albo kupując pewne produkty. Jeżeli kupujemy produkty najtańsze, to pamiętajmy o tym, że jest jakiś powód, dlaczego one są najtańsze. Nie chcę wszystkich tutaj od razu odsądzać o czci i wiary, ale jeżeli produkt jest najtańszy, to on musi być czymś kosztem wyprodukowany. Albo to jest koszt środowiska, albo to jest koszt producenta, albo pracownika, który pracuje za najniższą stawkę. Także no, zwracajmy uwagę na te etyczne strony produkcji żywności również. Zachęcam również do zaglądania na stronę Komisji Europejskiej. Musimy wiedzieć, co się w Brukseli dzieje, ponieważ to ma wpływ na nas jako konsumentów, na naszych sąsiadów, na naszych znajomych, rodziny, którzy mieszkają na wsi. Są do Komisji Europejskiej też są pewne alternatywne miejsca pozyskiwania informacji, jak na przykład Konwencja Rolnicza i Wiejska, ARC 2020, gdzie jest ciągle mowa o różnych wydarzeniach w krajach członkowskich, które są alternatywą dla głównego nurtu, o protestach, o reakcji konsumentów, o najnowszych wydarzeniach. Zapomniałam powiedzieć wcześniej, że takim najnowszym słabym wydarzeniem dzisiejszego dnia, nazywamy to czarnym dniem, jest głosowanie na forum Komisji Europejskiej przedłużające o następne 5 lat dopuszczenie herbicydów opartych na glifosacie. Przez 6 razy Komisja Europejska nie mogła zdobyć większości głosów w głosowaniach nad przedłużeniem dopuszczenia glifosatu do dalszego użytkowania, aż wreszcie przekonano Niemcy, które zmieniły stanowisko. Polska zresztą też zmieniła stanowisko. W ostatnim głosowaniu Polska się wstrzymała, a dzisiaj Polska poparła dalsze przedłużenie dopuszczenia glifosatu. To jest zła wiadomość, ponieważ kraje bardziej postępowe jak Holandia, Włochy, Francja zabroniły stosowania glifosatu w przestrzeni publicznej. Mogą go stosować tylko użytkownicy profesjonalni, czyli nie ma glifosatu na podwórkach, placach zabaw, w stadionach sportowych, cmentarzach i w ogródkach i przy domu i na chodnikach. Nie wolno już tego robić i będą wprowadzane dalsze ograniczenia. No, widać, że
w Polsce woli do ograniczeń stosowania tego okropnego herbicydu i najczęściej stosowanego środka ochrony roślin na świecie, no takiej woli nie ma. Również jest troszeczkę stara, ale bardzo ciekawa strona, jak się ktoś pasjonuje finansami, strona o dotacjach dla rolników w Unii Europejskiej, farmsubsidy.org, zrobiona przez duńskich dziennikarzy, gdzie opublikowano, tak jak jest taka lista przebojów, no to tam była lista top 20, czyli 20 największych beneficjentów wspólnej polityki rolnej. No oprócz królowej brytyjskiej, no tam oczywiście były też nasze jakieś dwie spółki, które też brały po kilka milionów euro rocznie. To wszystko są nasze podatki, proszę Państwa. Nie jest nam obojętne, na co one idą, w związku z czym zachęcam do lektur przez internet, interesowania się tymi sprawami. To jest nasza żywność, nasze środowisko i nasza przyszłość. W związku z czym proszę o kontakt, jeżeli kogoś to bardziej interesuje, bardzo proszę. Ja nie daję spokoju tym tematom, ciągle się tym interesuję i jestem w kontakcie z wieloma osobami, które myślą podobnie jak ja, ponieważ no, musimy mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Przede wszystkim codziennie możemy dać temu wyraz, kupując określone produkty, ale także angażując się w różne inicjatywy. Dziękuję Pani Państwu Pani bardzo. Doroko, czat tutaj szalał. Parę pytań też wyłowiłam z tego czatu, więc w kolejności ich pojawiania się. Na początku Pani wystąpienia padło takie sformułowanie z Pani strony, że rolnictwo nie poprawia, że tak powiem, środowiska, tak? Dobrze, i powiedziała Pani, że dobrze by było, gdyby chociaż zostawiało w jakiejś takiej równowadze. No, tutaj padło takie pytanie, a co z permakulturą, tak? Czy to nie jest jakaś odpowiedź na... rozumiem, że Pan Jacek no, tutaj poczuł, że no, jak to nie poprawia, że są przecież rozwiązania, gdzie może... No, słuszna uwaga, rzeczywiście. To znaczy permakultura w naszym klimacie ma ograniczone możliwości, bo wydaje mi się, że w ciepłym klimacie ma możliwości dużo większe. Permakultura polega na tym, że kompostujemy różne rzeczy, wsiewamy wszystko z wszystkim i w ogóle wszystko samo rośnie. Tak? No, w naszym klimacie trochę trudno, ale na własne potrzeby czy na mniejszą skalę jak najbardziej tak. Rzeczywiście to jest bardzo słuszna uwaga. Dziękuję bardzo. Okay. Teraz też ja wręcz przekleję to pytanie na czat. Marta odniosła się do statystyk, które Pani podawała o małych gospodarstwach, bo na poprzednich webinariach też były podawane takie informacje, że to właśnie małe gospodarstwa rolne produkują więcej żywności w skali globalnej, tak? Żywią jakby świat. Prawda, w skali globalnej. Rozumiem, tak. Że te statystyki dotyczyły Unii Europejskiej. Także tutaj małe gospodarstwa nie żywią nas jako mieszkańców Europy. Jeżeli chodzi o małe gospodarstwa w skali globalnej, rzeczywiście wielokrotnie pada takie stwierdzenie, że 70% żywności na świecie produkowane jest przez małe gospodarstwa. Ale spójrzmy na mapę. To jest Afryka, to jest Azja, to są różne miejsca, gdzie istnieją bardzo małe gospodarstwa za samozaopatrzenie i na zaopatrzenie lokalne, ale oprócz nich istnieją potworne plantacje ananasów i bananów prowadzone przez białych ludzi, dla bogatych ludzi w krajach rozwiniętych, tak? Także one żywią, bo tam nie ma żadnej alternatywy, a woda idzie do nawadniania tejże plantacji ananasów, natomiast miejscowy rolnik we wsi ma wodę co drugi dzień. Także to wszystko prawda. Natomiast w Unii Europejskiej żyjemy troszeczkę w innych realiach i w Stanach Zjednoczonych też, tam są olbrzymie gospodarstwa, że w Stanach są olbrzymie, w Unii Europejskiej trochę gorzej, tak? No bo pokazałam, jak wcale to tak dobrze nie wygląda. No, natomiast z tych ostatnich informacji, które mamy w Polsce, tak? No słyszę, że 1/3 gospodarstw, z tych 1,5 miliona beneficjentów wspólnej polityki rolnej w Polsce, 1,5 miliona gospodarstw, 1/3 sprzedaje coś na rynek, tak? No to po prostu to wygląda fatalnie. I żyć się z tego w Polsce chyba nie da, tak? Te procenty, te 70% dotyczy po prostu skali globalnej i trzeba się też temu przyglądać. Tak, i jeszcze kiedyś słyszałam taką dyskusję, a kto to w ogóle wyliczył, tak? To, czyli zostało to zakwestionowane, bo to się ukazało zarówno w takim słynnym przeglądzie 50-letniej historii i przyszłości rolnictwa, czyli 50 lat w tył i 50 lat w przód,
IASTD, czyli Międzynarodowy Panel Oceny Rolnictwa, Technologii i Rozwoju. I tam było to cytowane za FAO, potem FAO powiedziało, to nie są nasze dane i IASTD powiedziało, a to też nie są nasze dane. I powstała dyskusja, w ogóle kto to wyliczył. Więc przyjmijmy, że jest to jakiś szacunek, że tego być może nikt nie wyliczył, ale wydaje mi się, że to jest bardzo realne. Dobrze, następne pytanie. Czy są jakieś dowody na szkodliwość GMO na zdrowie człowieka? Aż właśnie powiedziałam, że to nie jest szkodliwe. Mówimy o szkodliwości całej tej technologii, czyli wiążącej się z wielkoprzemysłowym rolnictwem, zastosowaniem glifosatu w przypadku odmian Roundup Ready, zastosowaniem toksyny BT w przypadku kukurydzy BT, z skutkami społecznymi, bo to jest technologia dla dużych gospodarstw, jeżeli na pewno nie dla małych, czyli wykluczanie, dalsze wykluczanie małych gospodarstw z obecności na rynku. Także tych skutków jest bardzo dużo. Raczej mówimy o całym kompleksie skutków i o szkodliwości samego GMO, chociaż oczywiście takie badania naukowe też były robione i myślę, że one może nie wiemy tego do końca. Raczej mówiły o szkodliwości glifosatu, który jest związany ze stosowaniem roślin Roundup Ready, a jestem w komisji do spraw GMO w Ministerstwie Środowiska i przewodniczący mówi, dowodów na szkodliwość GMO jeszcze nie ma. Jeszcze pani Magdalena dopytuje. Pani ocenia nakłady finansowe i czasowe konieczne do zdobycia i utrzymania certyfikatów ekologicznych. Czy mogą one na większą skalę wykluczać małe gospodarstwa? Czy WPR przewiduje wsparcie tych procedur? Czyli zdobywania i wieloletniego utrzymania certyfikacji. Zacznę od końca. Tak, oczywiście nawet w Polsce jest możliwość zwrotu kosztów certyfikacji. Dla małych gospodarstw one nie są duże, bo jeżeli mówimy o małym gospodarstwie, które coś produkuje na rynek i ceny są rzędu 600-800 zł, no to chyba to jest do pokonania, tak? Natomiast jeżeli chodzi o nakład pracy nad dokumentacją, no to nie ma co ukrywać, tak? Jeżeli konsument chce kupować produkty ekologiczne, to oczekuje, że producent spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego, czyli prowadzi dokumentację, po której można dojść, co użył, ile użył i czy przypadkiem czegoś złego nie użył, to w tym się mieszczą również wyniki pobieranych próbek. Także no, nie jest to łatwy system, to się tam nic nie dzieje samo i się trzeba troszeczkę przyłożyć do tego, jak również do prowadzenia dokumentacji, ale jeżeli ktoś chce być obecny na rynku, to zdecydowanie ma z tym certyfikatem przewagę na rynku. I pytanie o skrobię modyfikowaną. Czy to też chodzi o GMO? Co to za modyfikowanie skrobi? Nie, nie, to nie jest skrobia modyfikowana, jest skrobą modyfikowaną w procesie produkcji, natomiast modyfikacja genetyczna, mówimy o wprowadzaniu genów, przez co powstaje organizm inny niż istniałby w przyrodzie. Proszę się nie obawiać, skrobia modyfikowana nie jest skrobią modyfikowaną genetycznie, bo musiałaby być tak oznakowana. O, właśnie. Temu też służy cały system jasnych oznakowań. Bardzo miło, dziękuję bardzo. Myślcie codziennie przy zakupach o rolnikach. Dziękujemy serdecznie. Nagranie jak zawsze będzie wkrótce dostępne, także będzie można wysłać te informacje dalej. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.